O ile dobrze się orientuję, to z powodu strajku miałeś dzisiaj wolne. Więc sobie pomyślałem, hola hola, trzeba dzisiaj wrzucić jakiś ciekawy odcinek na kanał dla moich widzów. Więc przychodzę do Was dzisiaj z bardzo fajnym materiałem, w którym Panda dobija największą ilość pucharków w Polsce na brawlerze, który nazywa się Boo. A w dalszej części materiału razem z Pandą zagraliśmy sobie jeden meczyk, a zresztą sami zobaczcie, jak nam poszło. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z Pandą, gdzie pokazuje nam, jak wyglądają gry na wysokich pucharkach, oczywiście subskrybujcie kanał, a jeżeli cieszysz się, że miałeś dzisiaj wolne, zostaw łapeczkę w górę, bo za każde 3000 łapek zostawione pod tym odcinkiem w następnym otwieramy jednego megaboksa. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie razem z Yoshihito Mayoshi graliśmy Nie wchodź do krzaka challenge, zostawiliście tylko 4000 łapek. Więc mam nadzieję, że dzisiaj się troszeczkę to zmieni, a w przyszłym odcinku otworzymy aż 5 megaboksów. Także zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę, a ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Jak widzimy w sklepie akurat mamy megaboksa w przecenie, co bardzo mnie cieszy. Może coś nam spadnie, uwaga! No niestety mamy tylko 5 itemów do otworzenia, że tak powiem. Punkty do Poco, punkty do Colta, punkty do El Primo, mogę go podnieść już wyżej. Punkty do mojej ulubionej Penny. Punkty do Dynamike'a, również mogę go podnieść wyżej. Oraz 4 event tikety. 3 gemy. Więc moi drodzy, tak jak przypominam, za każde 3000 łapek, 1 megabox w kolejnym odcinku. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Panda. Siemano Panda. Siemanko. I dzisiaj Panda będzie wbijał najlepszego Boo w Polsce. Moi drodzy, kiedy wejdziemy sobie w statystyki, w brawlerów, Panda jest na drugim miejscu. Novexcie z Arum TV Lite wyprzedza o jeden pucharek. Więc teraz będzie Panda grał decydujący mecz. Czy będzie top 1, czy top, nie wiem, 2. Chyba, że on też będzie zagra ten gościu, to wtedy możecie zrzucić. Zobaczymy za chwileczkę wszystko. Ja jestem już we Francach, czekam na spectators. Powiedz nam, Panda, jaki to będzie tryb grany, bo to nie będzie chyba solo. Tak, to będzie tryb bounty. Bounty, czyli tam, gdzie musimy zabijać innych i zdobywamy za ich fragi gwiazdki. Kto ma więcej gwiazdek, ten wygrywa rundę. Tak, dobrze mówię. Meczyk się zaczął. No, jestem mega ciekaw, jak to wam pójdzie. Trzymam mega kciuki. Okej, macie tego. To jest Brock, Boo i Penny. U nich jest Shelly, ale masa krzaków na tym bounty. Uważaj, właśnie, właśnie. King of Kids by dostał prawie od tego Bula. Ładnie, ładnie, że go ściągnął. No tutaj ogólnie, no każdy z nich ma po tyle samo pucharków, co ja, nie? Nikt nie gra żadną taką kartą. Podstawowymi kartami jakby grają, tymi początkowymi. Widzę, że właśnie jest Shelly, Bull i Colt. No tak, bo tutaj przy takich dużych pucharkach czasami gramy z osobami, co mają 300-400 pucharków na postaci. A, w ten sposób. Ej, dobrze ten mortar namierza, nie? W tych krzaczkach sobie, fajnie. No i ten, oni go właśnie nie mogą do niego podejść nawet, bo go bronimy. Ej, dobra taktyka, no. A, bo na Star Powerze właśnie widzi większą przestrzeń w krzakach. Mhm. Przez to on jest dobry na tą mapę. A, to nie wiedziałem tego, że Bo na Star Powerze widzi w krzakach. Dzięki za info. Widzowie, tak, jeżeli... To... Czekaj, chwileczkę przerwę. Jeżeli macie jakieś pytania do Pandy odnośnie Brawl Starsów, piszcie w komentarzach, z pewnością Panda zagląda w komentarze, więc odpiszę wam. Tak samo link do kanału Pandy macie podany w opisie tego filmu. Dobra, mordo. Widzę, że dobrze wam idzie. 23-13. No, myślę, że tu raczej wygrana. Jeżeli ta Penny nie padnie, ona ma aż 2, 4, 6, 7 gwiazdek. Tak, no i wygrana. Nice, nice, nice. Zostawcie, moi drodzy, łapeczkę w górę dla Pandy. Dobrze, super, super, że tak wyszło. Teraz sobie sprawdźmy, jak wygląda konto Pandy, gdzie on jest, ten wariat. Local.pl, Brawler i Boo. Jest Panda, 613 pucharków, żeś go tak zjadł. Muszę ci, mordo, pogratulować. Ostatnio, jak się widzieliśmy, miałeś tyle samo chyba, nie? Pucharków, 12400, bo ty teraz jesteś na road to 13k. No, wtedy miałem ledwo co ponad 12 chyba. Tak, 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 troszeczkę widzę. Dobiłeś, super. Teraz może zagramy razem jakiś meczyk, co ty o tym sądzisz? Ja już dołączam, właśnie wyszłem. Ale co chcesz, co zagramy? Bounty? No
No Bounty... Nie wiem w sumie. Dawaj, zagramy Bounty, ja wezmę Penny. Będę miał Mortara, moja Penny. 236 pucharków. No nie jest wcale taka słaba, mi się bardzo fajnie nią gra. Ostatnio. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. No Penny jest dosyć dobra. Lepsza chyba od Jessie, nie? No ja wolę Penny. Ja tak samo. A, teraz będzie nam długo gierkę wybierało, ponieważ wyższe pucharki też dołączają, więc musimy troszeczkę poczekać. Nie denerwuje cię to czasem, że mało jest tych pro playerów? No, czasami to wkurza trochę, ale no nic na to nie poradzę. Ta gwiazdka w ogóle, jest sens ją brać, czy jest po prostu taka pokazowa? Czasami właśnie są tak zacięte gry, że kto zbierze tą pierwszą gwiazdkę wygrywa. O kurczę. Ale na tej mapie to raczej nie. Kurczę, jest Bo. Jest Shelly, która chciała mnie dojechać. Muszę sobie ulta nabić. Okej. Okay. Postawiam Mortara. Gdzieś tutaj widzę był wtedy stawiany. Nie no, trochę za daleko chyba postawiłem. Aj. O, Shelly! Mortar dobił. Najsik. Oj, prawie go trafiłem. Nie wiem po ile hita ich był. Chyba mocno, co? No, po 700. Po 700, na dobra. Max levelu. Dobra, to nawet tak się zbytnio nie będę zbliżał, bo ja mam, kurczę, niecałe 4K. Ten Crow jest do wyjaśnienia, nie dla mnie. No... 5-6. Nie chcę tutaj paść, żebyśmy przeze mnie właśnie nie przegrali. Tak musimy zraszować, żeby wygrywać, bo na razie 5-6. No oni będą się bronić teraz, nie? No. Mój ten Mortar tutaj troszeczkę... Trzeba będzie ich przycisnąć. Oj! I wiedziałem, że ten Crow do mnie podejdzie. To zaraz nie będziesz najlepszy w Polsce. Nie no, ile pucharków możesz stracić w tej rundzie? 6 chyba tracę. 6, no to będziesz i tak dalej topką, więc easy. No, będę. O jeden pucharek. O jeden pucharek, tak, no ale będziesz. Ważne, żeby być. No nic, 5-12, kurde. Cwaniaki. A ten Crow. Wow. No, a ja mi zostało też 400. No, ale oni mieli po 600 pucharków na postaci. No to kurczę, ładnie. No to ładnie. To co? Dawaj, może teraz zmień postać. Szkoda spadać z top 1 i zagramy może sobie Bounty jeszcze raz, ale inną postacią. Jakieś tipy na tą planszę, mapę? No to na pewno na wyższych pucharkach trzeba mieć w teamie tego Bo na max levelu, żeby była większa widoczność. A, bo ty dzięki niemu też widzimy, nie? No. Tak. Okej, okay, jasna sprawa. Tak, no to... Oj! Primo! Ważnie, razem z tym Bo, no to Shelly i jakaś postać na dłuższy dystans. Na przykład Brock czy tam Piper. Okej, okay, wszystko jasne. O, ładnie dostała do mnie Shelly. Ona tu w krzakach jest, jak coś panda, no. Fajnie w Karlu jest to, że jak rzucisz, to możesz gdzieś jak się przemieszczysz, to on później przez te ściany przelatuje ten pikex cały. No tak, właśnie to jest bardzo dobre. Że mimo ściany możesz ominąć. Kurde, Rico. Tu postawię szybko Mortar i tego Rico powinniśmy dobić. Leci. Dobra, najsik. Primo leży, dobiłem. 17-4, dobrze nawet tam idzie. Wow, Shelly miała ulta, czy nie? Miała, ale... Misła. Grał, bo w ogóle nie użyła. Wow. Ale rikoszet się tam rozpędził. Dobra, tego Primo, bomba. Shelly, bomba. I dobitka, Farel. Nie, rikoszet, uciekaj mi stąd. Troszeczkę za wysoko podszedłem. Ale dobra, i tak wysoko wygrywamy na razie. Primo, dobity. Tutaj Shelly gdzieś siedzi w krzakach. No ta, ten nasz teammate tam ładnie z nią jedzie. Piękny strzał Farela, bomba w oko tak zwana. Dobra, Shelly. Ajajaj, złapię ją. Będę miał, czy nie? No niestety nie. Kurczę, myślałem, że ją dobiję, ale ten mi z łokcia wjechał El Primo. 4, 3,
2, 1. No i nice, GG. Pamiętajcie, mordeczki, żeby wbijać na kanał Pandy. On tam też jakieś różne ciekawe gameplaye wrzuca. Otworzymy sobie jeszcze skrzynki, które mi zostały. Może szczęście tym razem mi przyniesiesz. No mam nadzieję, że coś ci dropnie. Colt, Poco z pierwszej. Na razie te niebieskie, nie? Małe. No. Brock, Daryl i Ticket, Event. Event Ticket, przepraszam. Lecimy dalej. Coin, PowerPoint, PowerPoint. Do Pam i do Dynamica. Brock, Frank. A jak ogólnie Frankiem ci się gra? Coin? No, Frank jest dobry, tylko ostatnio właśnie ja nim często grałem na tej mapie. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. O, 8 gemów z darmowej skrzynki. Nice. Rockwall Brawl. I tam właśnie było strasznie dużo teamów tego Franka. No, no. I miałem go na 600 tam kiedyś. O kurczę, no to nice, nice. Ja Franka lubię, no ciekawa dosyć postać. Dobra, Bull, Pam, ostatnia z niebieskich skrzyneczek, Penny, El Primo. No i została nam fioletowa za Star Pointy. Coin, Colt, Pam, Poco i 2 Event Ticket i 3 gemy jeszcze dodatkowe. Dobra. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Ja ci dziękuję, Panda, jeszcze raz za to, że mogłem cię tutaj gościć. Nie ma problemu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Przypominam, za każde 3000 łapek, 1 megabox w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!